Witam wszystkich serdecznie. Ze mną jest Jakub Kwiatkowski, asystent w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowej zajmuje się luką technologiczną, ekonomią innowacji oraz ekonomią międzynarodową. Stypendysta Kiel Institute for the World Economy, gdzie ukończył Advanced Studies Program in International Economic Policy Research. Beneficjent stypendium rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla najlepszych doktorantów w latach 2017-2021. Uczestnik projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz jednostki samorządu terytorialnego, których wynikiem są publikacje oraz o zasięgu międzynarodowym. Witam, Jakubie. Dzień dobry. Dzisiejszy wykład o handlu międzyplanetarnym i oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo, Czarku. Na samym początku chciałem bardzo podziękować całemu zespołowi Instytutu Metropolitalnego za możliwość podzielenia się z Państwem swoimi przemyśleniami na temat tego, w jaki sposób w erze kolonizacji kosmosu będzie przebiegać wymiana handlowa. Powiedzą mi tylko Państwo, czy widać moją prezentację? Chciałbym przedstawić Państwu kilka slajdów. Mam nadzieję, że są one widoczne. Widać ją u mnie na Zoomie. Na podglądzie na Facebooku widzę, że też ją widać. No dobra. Zanim przejdę do części właściwej swojej prezentacji, kilka słów na temat motywacji do podjęcia tego tematu. Dlaczego chcę w ogóle opowiadać o handlu międzyplanetarnym, czyli o tym handlu, który odbywać się będzie pomiędzy planetami, bądź pomiędzy podmiotami w kosmosie w erze kolonizacji kosmosu. Od kiedy pamiętam, fascynowała mnie koncepcja tej kolonizacji kosmosu i z ciekawością przyglądałem się zarówno postępowi technologicznemu w tym zakresie, jak i samej popularyzacji tej koncepcji w ostatnich latach, zarówno na poziomie naukowym, jak i poziomie popularnonaukowym. W związku z tym na pewnym etapie zadałem sobie takie proste pytanie o charakter przedmiotu moich zainteresowań naukowych, czyli handlu międzynarodowego, właśnie w perspektywie kosmicznej. Kiedy zacząłem zajmować się tym tematem, kiedy starałem się znaleźć jakieś prace na ten temat, zauważyłem, że coraz więcej obszarów badawczych łączone jest z kosmosem. Jest szereg prac dotyczących uwarunkowań prawnych działalności kosmicznej. Jest coraz więcej prac dotyczących religii, w jaki sposób rozwój działalności człowieka w kosmosie może wpływać na postrzeganie religii. Jest coraz więcej prac oczywiście na temat biologii w kosmosie, czyli astrobiologii. Co oczywiste, jest też coraz więcej prac dotyczących bezpieczeństwa narodowego, tego, w jaki sposób mogą zmienić się wojny, w jaki sposób mogą zmieniać się zagrożenia dla tego bezpieczeństwa właśnie w ramach walki w kosmosie. Ta tematyka kosmiczna pojawia się też w szeregu innych prac, które nie dotyczą bezpośrednio tych najbardziej oczywistych obszarów badań. Są badania pokazujące, w jaki sposób wspinaczka górska może zmienić podbój kosmosu. W jaki sposób edukacja może wpływać na postrzeganie kosmosu przez ludzi? Czy w jaki sposób turystyka kosmiczna może zmienić turystykę na świecie? Co mnie najbardziej zdziwiło, to fakt, że w dziedzinie, którą ja się zajmuję, jest niezwykle mało napisane. Brakuje prac, które w dość jasny sposób pokazywałyby, jak ekonomia postrzega kolonizację kosmosu. Po raz pierwszy z tym problemem spotkałem się kilka lat temu, czytając książkę Gospodarka za 100 lat. Zapytano najbardziej cenionych ekonomistów na świecie, między innymi Darona Acemoglu z MIT, praktyków gospodarczych, jak ich zdaniem w przeciągu najbliższych 100 lat zmieni się gospodarka. I powiem szczerze, że byłem bardzo rozczarowany wnioskami, ponieważ one były po prostu błahe. Odniosłem wrażenie, że największe umysły ekonomiczne tego świata bały się wyrazić pewne swoje oczekiwania, pewne spostrzeżenia dotyczące tego, jak przez najbliższe 100 lat
świat w sferze ekonomii może się zmieniać. I zadałem sobie na początku pytanie, jakie mogą być tego przyczyny. Z ekonomicznego punktu widzenia należy zakładać, że ekonomia jednak nie do końca jest nauką czysto społeczną. Ekonomiści pytani o pewne prognozy muszą weryfikować określone dane. Czym dłuższy jest czas prognozy, tym bardziej rozszerza się stożek prawdopodobieństwa, więc niedokładność prognozy może być większa. Ma na to wpływ dynamika zmian gospodarczych na świecie. To, że mówię do Państwa zdalnie przez internet, a jest to wykład, jeszcze 2 lata temu mogłoby się wydawać mało prawdopodobne. A z drugiej strony może na to wpływać także złożoność wszystkich zjawisk ekonomicznych. Ekonomiści tworzą modele ekonomiczne, które są znacznie uproszczone względem rzeczywistości. Szereg założeń poczynionych jest po to, żeby tę rzeczywistość uprościć. Niemniej jednak zmiana niektórych założeń może doprowadzić do tego, że prognozy będą kompletnie nietrafione. Żeby dać Państwu jakiś jeden prosty przykład. Dennis Robertson, jeden z współpracowników Keynesa, który pracował na Uniwersytecie w Cambridge, został poproszony o wygłoszenie swojej opinii w 1938 roku, jak wyglądać będzie wielkość wymiany handlowej na świecie w perspektywie przyszłości. No i Robertson wskazał, że wielkość wymiany handlowej będzie spadać z uwagi na zmniejszanie się przewagi komparatywnej. Tę przewagę komparatywną należy rozumieć jako w uproszczeniu lukę technologiczną. Czyli założył, że przez to, że technologia będzie ulegać dyfuzji, będzie adaptowana przez inne kraje, kraje nie będą potrzebowały handlować. Jeżeli Polska będzie w stanie w najbliższych latach wyprodukować samochody, no to po co miałaby te samochody kupować z zagranicy? W związku z tym, wychodząc z takiego punktu widzenia, Robertson założył, że handel międzynarodowy będzie zanikać. Jak wyszło w praktyce? No, w praktyce należy przyznać, że jakieś powody do podjęcia takiej prognozy Robertson miał. Proszę zobaczyć, że w okresie, w którym był pytany, z uwagi na protekcjonizm, który miał miejsce przed II wojną światową, faktycznie obserwowaliśmy pewne załamanie handlu. Niemniej jednak z perspektywy długookresowej widzimy, że w okresie pomiędzy rokiem 1800 a 2007 handel rósł przeciętnie o 4,2% rocznie. Czyli w tym okresie pomiędzy 1800 rokiem a 2007 intensywność handlu, wymiany handlowej wzrosła 6437-krotnie. Co oznacza, że de facto Robertson absolutnie nie miał racji. Mimo, że był jednym z najbardziej szanowanych ekonomistów, drastycznie się pomylił. No i wskazał na te różnice w poziomie technologii, że technologia pomiędzy krajami się wyrówna, co będzie przyczyną załamania się światowego handlu. Badania, które wykonaliśmy 3 lata temu z Tomkiem Brodzickim, wykazują ewidentnie, że różnice w poziomie technologii pozostają nadal jednym z najważniejszych czynników determinujących wymianę handlową. Mimo tego, że dawanie prognoz długookresowych jest ryzykowne, udało mi się zebrać część argumentów, z czego większość sformułował Hickman w swoim artykule z 2008 roku pod tytułem Interplanetary Trade. No i ku mojemu olbrzymiemu zdziwieniu znaczna większość tych argumentów zdaje się podważać możliwość prowadzenia wymiany w kosmosie. Oto niektóre z nich, na początku je przedstawię, potem postaram się przedstawić mój punkt widzenia. Więc w pierwszej kolejności Hickman zwraca uwagę na to, że biorąc pod uwagę olbrzymi dystans pomiędzy potencjalnymi koloniami, wymiana dotyczyć będzie przede wszystkim dóbr lub usług, które są nienamacalne. Czyli tak naprawdę dotyczyć będzie na przykład tego, że ktoś z kolonii z Marsa będzie chciał wykupić sobie na przykład dostęp do Netflixa,
czy to, że będzie chciał posłuchać naszego wykładu. Z uwagi na dystans, handel dobrami namacalnymi, czyli zwykłymi dobrami takimi jak telefon, masło czy banan, będzie po prostu nieopłacalny z uwagi na dystans, który musiałoby dane dobro pokonać. Z uwagi na brak jednolitej jednostki pieniężnej pomiędzy planetami, zdaniem autora, zdaniem Hickmana, wystąpiłby problem z wyceną tych dóbr. Jak wymienić dobra, które będą specyficzne dla danej planety, dla danego ośrodka, dla danej kolonii, w taki sposób, żeby ta wartość była zbliżona do wartości dla kogoś, z kim będą handlować. Wiąże się to z kolejnym problemem, czyli z problemem z wymienialnością walut. Po co komu waluta marsjańska, jeżeli mieszka na Tytanie? Kolejny argument. Żeby handel miał miejsce i żeby był wiarygodny z punktu widzenia obu partnerów handlowych, konieczne jest występowanie wiarygodnych instytucji, czyli z jednej strony banków, które będą udzielały kredytów, a z drugiej strony sądów, które będą rozstrzygały spory. Bez możliwości rozstrzygnięcia sporu na taką odległość, handel może to doprowadzić do tego, że handel międzynarodowy będzie nieopłacalny lub zbyt mało wiarygodny, żeby miał miejsce. Z drugiej strony Hickman stara się rozważyć, jak będzie wyglądać handel z innymi cywilizacjami, jeżeli takowe nasza cywilizacja kiedyś spotka. No i tutaj również to podejście Hickmana jest dość krytyczne. Hickman uważa, że handel z innymi cywilizacjami może być mocno utrudniony z uwagi na to, że inne cywilizacje mogą nie rozumieć koncepcji rynku, mogą nie znać koncepcji pieniądza. I coś takiego również zna nasza historia, co dotyczyło to między innymi plemion północnoamerykańskich. Nie znali ani pieniądza, ani wymiany. Tam rozdawało się, jeżeli się nie mylę, to się nazywało potlacz, gdzie dobra były rozdawane. Właśnie ten przykład podaje Hickman. A z drugiej strony może się okazać, że wystąpi niewielkie zainteresowanie dobrami z uwagi na dystans kulturowy. Więc to, czym my będziemy różnić się od innych cywilizacji, może być na tyle duże, że handel nie będzie miał miejsca, ponieważ nikt nie będzie zainteresowany dobrami z innych planet, czy wyprodukowanych przez inne cywilizacje. Dodatkowe argumenty, które udało mi się znaleźć w różnych pracach, tutaj jeszcze źródłem, które serdecznie polecam do lektury, jest książka z 2018 roku Deep Space Commodities. Wśród tych argumentów najczęściej pojawiające się to problemy z określeniem, kto i w czyim imieniu będzie eksplorował zasoby, czyli powtarza się ten temat braku jasnych regulacji dotyczących eksploatacji kosmosu. Problem z zapewnieniem bezpieczeństwa. I to jest, wydaje mi się, bardzo uzasadniony argument, że w tym momencie główną barierą handlu lub pozyskiwaniem zasobów z kosmosu jest to, że nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa osobom, które miałyby w tym kosmosie pracować. No i ostatnim argumentem, który udało mi się znaleźć, jest to, że brakuje wystarczającej ilości dóbr potrzebnych do życia w kosmosie, że nie da się przetransportować lub zabrać na zapas wystarczającej ilości dóbr potrzebnych do życia ludziom. I teraz wobec tych wszystkich argumentów, ale szczególnie względem pracy Hickmana, mam trzy podstawowe zarzuty. Ponieważ Hickman w mojej opinii kompletnie nie uwzględnił cyklicznego charakteru niektórych zjawisk ekonomii. Mówiąc jeszcze prościej, historia ekonomii pokazuje, że lubi się powtarzać. Hickman nie odnosi się do historii handlu na świecie. A historia handlu na świecie pokazuje, że z podobnymi zagadnieniami w rzeczywistości ludzie mieli do czynienia już wcześniej i poradzili sobie doskonale.
Ponadto wydaje mi się, że Hickman w pewnym stopniu nie docenia tego, w jaki sposób następuje postęp technologiczny i jak wiele w ostatnich latach udało się ludzkości zrobić. I teraz ja odwołuję się w kółko do tego, do tej historii handlu. Dlaczego moim zdaniem historia handlu ma tak duże znaczenie w prognozowaniu handlu międzyplanetarnego? Oprócz tego, że z większością tych wymienionych przeze mnie problemów nasza cywilizacja miała już do czynienia, moim zdaniem najważniejszym elementem tego jest to, że społeczne postrzeganie handlu międzynarodowego wielokrotnie rewolucjonizowało funkcjonowanie światowej gospodarki. Pozwolę sobie podać jeden przykład, do którego odnosi się ten slajd. W średniowieczu, we wczesnym średniowieczu bogactwo całego świata, całego starego świata, czyli Europy, postrzegano jako ograniczone i stałe w czasie. Rozpatrywano je jako swojego rodzaju tort. Jeżeli ktoś się bogacił, znaczyło to, że bogacił się kosztem innych, ponieważ tort nie rośnie. Jeżeli ja się bogacę, to ktoś inny traci. Stąd to było to społeczne potępianie bogactwa, które znajduje swój wyraz właśnie w Ewangelii Świętego Mateusza. Prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, aniżeli bogaty wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Wynika to właśnie z tego, że jeżeli ktoś jest bogaty, to przyczynił się do tego, że ktoś inny jest biedny. Takie było postrzeganie średniowieczne bogacenia się i z tego powodu przez tak długi okres wzrost gospodarczy był praktycznie zerowy. Odkrycia geograficzne i handel z krajami zamorskimi zmienił kompletnie tą koncepcję. Społeczeństwa uwierzyły, że dzięki handlowi mogą mieć de facto drugi tort. A skoro mogą mieć więcej w przyszłości niż mają teraz, to uzasadnione są inwestycje. One nie miały sensu wcześniej, ponieważ wcześniej, jeżeli w przyszłości mój dochód, mój dorobek się nie powiększy, ponieważ tort jest stały, no to nie ma sensu inwestować w przyszłość. Teraz, jeżeli wiem, że jest drugi tort, to inwestycje, które będą miały swój zysk w przyszłości, są opłacalne. W znacznej mierze właśnie ta zmiana koncepcji postrzegania handlu w przeszłości przyczyniła się do rozwoju bankowości, całego sektora finansowego, gdyż bankierzy, wierząc, że ich klient będzie miał drugi tort, chętnie udzielały oprocentowanych kredytów. Przenosząc to już do naszego kosmosu, który nas tutaj dużo bardziej interesuje niż historia, chciałem zapytać, czy coś stoi wobec tego na przeszkodzie, żeby handel międzyplanetarny stał się takim katalizatorem kolejnej rewolucji społeczno-gospodarczej. Wydaje mi się, że warto się zastanowić, czy może okazać się, że w kosmosie jest trzeci tort. Tort dotychczas niedoceniany, a tort, który może doprowadzić do jeszcze większego rozwoju gospodarczego na Ziemi oraz do jeszcze większego bogacenia się i podnoszenia standardów życia. No więc rozprawmy się po kolei z argumentami krytyków handlu międzyplanetarnego i oceńmy wspólnie, czy ten handel międzyplanetarny faktycznie jest tak bardzo niemożliwy, jak przedstawiają to krytycy tego handlu. No więc jeżeli chodzi o koszty transportu i czas podróży, czyli ten pierwsze, najważniejsze argumenty Hickmana, to faktycznie trzeba powiedzieć, że dotychczas w historii naszej cywilizacji największymi barierami handlu były między innymi właśnie koszty transportu. Świetnym przykładem jest handel jedwabiem w starożytnym Rzymie. Sam transport jedwabiu podnosił jego cenę stukrotnie. Do takiej abstrakcyjnej ceny, że przeciętny dochód przeciętnego rzymskiego pracownika, obywatela, pozwalał mu na zakup zaledwie 30 gram jedwabiu rocznie. Analogicznie czas podróży też nie jest czymś zupełnie nowym. Mówi się o tym, że ogromnym wyzwaniem będzie transport dóbr na Marsa, ponieważ zajmuje około 8 miesięcy, jeżeli się nie mylę, tyle Perseverance leciał na Marsa. No,
Jednorazowa wyprawa handlowa między Gujaratem, znajdującym się w północnej, północno-zachodniej części Indii, a Malaką, znajdującą się w Malezji, jeżeli się nie mylę, w średniowieczu trwała około roku. Więc również ten czas podróży, który zarzuca się jako jeden z największych problemów handlu międzyplanetarnego, był już wcześniej pokonany przez ludzi i w przypadku handlu właśnie między Indiami i Malezją nie stanowił większego problemu. Dlaczego więc zakładać, że transport podróży może być tak dużym wyzwaniem z punktu widzenia handlu międzyplanetarnego? Jeżeli wracając zaś do kosztu samego transportu, proszę zwrócić uwagę z prawej strony na wykres. Koszty transportu de facto na Ziemi cały czas spadają od lat 40. XX wieku. I sam fakt spadku może być też związany z tym, czego nie zauważył, czego nie przypuścił Robertson. Ponieważ gdyby Robertson wiedział, że tak bardzo spadną nam koszty transportu, jego prognoza mogła być zupełnie inna. Niemniej jednak dotyczy to też sektora kosmicznego. Ponieważ mówi się o tym, że Elon Musk obniżył koszty wyniesienia kilograma sprzętu na orbitę 7-krotnie. Co oznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby koszty transportu, także transportu kosmicznego, cały czas spadały. Kolejnym argumentem jest brak technologii. Znalazłem kilka argumentów mówiących o tym, że technologia nigdy nie będzie dostępna i nie ma szans, żeby było to opłacalne z uwagi właśnie na nakłady technologiczne, które powinny zostać poczynione. No, okazuje się, że dokładnie tak samo mówiono w starożytności, jeżeli chodzi o handel poprzez pustynię. Dopiero udomowienie wielbłąda około 1500 roku przed naszą erą pozwoliło na pojawienie się wymiany handlowej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Tylko to właśnie udomowienie wielbłąda pozwoliło na uruchomienie długich szlaków handlowych w tamtej części świata. Więc tam również 4000 lat temu uważano, że pokonanie karawaną pustyni będzie niemożliwe. A tu udomowienie wielbłąda udowadnia, że jest to możliwe. Nie można zatem zakładać, że brak technologii będzie barierą długookresową handlu kosmicznego. I nie dotyczy to tylko samego technologii dotyczącej transportu, ponieważ te same problemy dotyczyły nawigacji. Nie wyobrażano sobie, w jaki sposób można nawigować z Europy do Ameryki. Konserwacji żywności. Nie wyobrażano sobie, jak można utrzymywać świeżą żywność przez długi okres. Zapobieganie chorobom, jak zapobiegać im na statkach, czy sama budowa statków, dostęp do gwoździ w Azji umożliwił dopiero budowę statków, które mogły pokonywać długie trasy. Argumentem częściowo związanym z brakiem technologii jest bezpieczeństwo. Bardzo często mówi się o tym, że z uwagi na dotychczasowe straty w ludziach, handel międzyplanetarny nigdy nie będzie opłacalny z punktu widzenia społecznego, ponieważ zbyt wiele osób musiałoby stracić życie, żeby ten handel, żeby móc to bezpieczeństwo zapewnić, żeby tak poprawić wszystkie dostępne technologie, żeby bezpieczeństwo mogło być zapewnione. Ale z tym problemem także mieliśmy już do czynienia jako ludzkość. Strata zarówno ludzi, jak i towarów była dotychczas bardzo często spotykana. Z samej podróży Magellana powróciło 19 z 270 osób, jak Państwo na pewno wiedzą, bez Magellana. Niemniej jednak sam towar, jeżeli się nie mylę, to był cynamon, który przywieziono, i tak pozwolił na to, że uznano tę makabryczną podróż jako niezwykle opłacalną.
brak precyzyjnych regulacji, czyli ten kolejny argument, który jest powtarzany jako jeden z największych zagrożeń dla handlu międzyplanetarnego. Również brak precyzyjnych regulacji także dotyczył wielu obszarów naszego świata przed erą kosmosu. Na przykład na pustyni, szczególnie na Bliskim Wschodzie, brak naszego rozumienia prawa czy autonomii obecny był do początków XX wieku. I mimo to tamtędy podróżowały karawany i handel międzynarodowy miał miejsce. Analogicznie starożytna Grecja, która opierała się na handlu międzynarodowym, również nie istniała zgodnie ze współczesnym rozumieniem państwa. Z lekcji historii zapewne pamiętają państwo, że mówimy o miastach, państwach, a mimo to był to kraj, który w pełni był uzależniony od importu żywności, nie potrzebował precyzyjnych regulacji do tego, by ten handel prowadzić. Sama regulacja, czy musi być to udział państwa w handlu międzynarodowym, czy handlem powinien zawiadywać ONZ, czy jakakolwiek inna organizacja narodowa, również nie stanowiło wyzwania dotychczas, ponieważ u Sumerów handel międzynarodowy miał charakter wyłącznie prywatny, podczas gdy Egipcjanie handel międzynarodowy był w pełni kontrolowany przez państwo. Nadal nie stanowiło to żadnego wyzwania dla handlu międzynarodowego, była to kwestia przyjęcia pewnej konwencji. I teraz kolejny argument wysunięty w szczególności przez Hickmana. Podkreśla on, że pierwsze kontakty podkreśla Wasylkow, że pierwsze kontakty handlowe różnych społeczeństw miały najczęściej charakter barteru. Tam nie było problemu tego, że nie występuje żadna konkretna waluta, która powinna być wymienialna i system pieniężny nie był potrzebny. Pierwsze incydentalne kontakty różnych społeczeństw nie potrzebowały wymiany pieniężnej. Pieniądze odgrywały rolę dopiero wtedy, kiedy ten handel miał charakter cykliczny. Nie było to jednak bezwzględną regułą. Mimo istnienia wymiany pieniężnej, handel Europy ze Wschodem w średniowieczu, czyli między mniej więcej 1200 a 1500 rokiem, sprowadzał się przede wszystkim do wymiany przypraw za niewolników. Z drugiej strony w Indiach odnaleziono monety z okresu panowania Oktawiana Augusta i Tyberiusza, czyli z przełomu I wieku przed naszą erą i I wieku naszej ery. Mimo że również handel z tamtym regionem bywał incydentalny. Więc wydaje mi się, że brak wspólnej waluty niekoniecznie musi być barierą. Raczej powstawanie wymiany opierającej się czy to na barterze, czy to na wymianie pieniężnej z perspektywy historycznej wydaje się wynikać naturalnie z relacji handlowych. No i na koniec bariery kulturowe, czyli starając się nie odbiegać zbyt blisko od rzeczywistości ku science fiction, odnosząc się do tego, co napisał Hickman odnośnie do relacji z obcymi cywilizacjami. Tego typu kontakty świetnie opisywał już Herodot. Na przykład barter pomiędzy Kartaginą a niektórymi plemionami Afryki Zachodniej wyglądał w ten sposób, że Kartagińczycy schodzili na plażę, wykładali swoje dobra, wracali na statek, zapalali jakąś pochodnię. Mieszkańcy Afryki wychodzili, kładli przy dobrach, które chcieli nabyć, odpowiednią ilość dóbr, których chcieli się pozbyć i z powrotem wracali do siebie. Wtedy z powrotem Kartagińczycy wracali na plażę i jeżeli zgadzali się na wymianę danych dóbr, czyli de facto zgadzali się na cenę, zabierali dobra należące do mieszkańców Afryki i odpływali. Co chcę przez to powiedzieć? Przede wszystkim to, że wymiana odbywała się w atmosferze partnerstwa i zaufania. A więc błędem jest zakładanie a priori, że
pierwsze kontakty z nowymi cywilizacjami mogą być jakimś szalenie ważnym wyzwaniem, które zaprzepaści możliwość wymiany handlowej bądź zmniejszy jej prawdopodobieństwo. No i teraz już nie z perspektywy historycznej, ale ekonomicznej pojawia się pytanie, czy ekonomiści mają jednak jakiś model, czy jakieś zależności, które mogą ukazywać, w jaki sposób handel międzynarodowy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, czy nawet wieków, kształtował się na świecie. I faktycznie jest coś takiego, nazywa się to model grawitacji wymiany handlowej i czerpie z dorobku Newtona. Newton zauważył, że ciała oddziałują na siebie proporcjonalnie do swojej wielkości i odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu między nimi, a w ujęciu ekonomicznym oznacza to tyle, że kraje handlują ze sobą proporcjonalnie intensywnie do swojej wielkości i odwrotnie proporcjonalnie do odległości między nimi. Jakie to ma znaczenie dla kosmosu? Takie, że jeżeli model grawitacji funkcjonuje i wyjaśnia intensywność wymiany handlowej pomiędzy dowolną parą krajów na świecie, to można zakładać, że właśnie w ten sposób wyglądać będzie handel międzyplanetarny. Jeżeli faktycznie, zgodnie z moimi argumentami, które staram się Państwu przekazać, że te bariery faktycznie nie zaprzepaszczą handlu międzyplanetarnego, wówczas w mojej opinii właśnie tak ten handel międzyplanetarny będzie wyglądać. Czyli dowolne dwie kolonie w kosmosie będą ze sobą handlowały proporcjonalnie intensywnie do swojego popytu, może do ilości mieszkańców, może do wielkości urobku wypracowanego w swoich kopalniach i odwrotnie proporcjonalnie do odległości między nimi. Kolejne pytanie, które moim zdaniem powinno zostać postawione, jest to, jakie dobro będzie kluczowe dla handlu w kosmosie. Dotychczas najważniejszymi dobrami dla światowego handlu były bezwzględnie surowce energetyczne. Węgiel, obecnie ropa naftowa. Z perspektywy handlu międzyplanetarnego będzie to najprawdopodobniej woda. I to nie jest moje zdanie, to jest zdanie autora Deep Space Commodities. Ponieważ woda jest konieczna do życia ludzi, jest potrzebna do uprawy roślin, tlen potrzebny jest który jest częścią wody, potrzebny jest do oddychania. Wodór będący częścią wody może służyć jako paliwo, a sama woda może służyć jako tarcza chroniąca przed promieniowaniem kosmicznym. Tak przeczytałem, tutaj już szerzej nie będę tego komentował. No i teraz, jakie wnioski płyną zarówno z historii, jak i z teorii handlu dla naszego handlu międzyplanetarnego? Myślę, że te wnioski najlepiej byłoby podzielić na dwie części. Na krótki okres, wtedy, kiedy będziemy ten kosmos eksplorować, kiedy będziemy korzystać wyłącznie z jego zasobów i wracać na naszą planetę. No i okres potencjalnie dużo dłuższy, kiedy będą występować kolonie, które w długim okresie mogą również być niezależnymi koloniami od Ziemi. W krótkim okresie wymiana handlowa bądź eksploatacja zasobów w mojej opinii rozpocznie się, kiedy tylko będzie to opłacalne i bezpieczne. Ta kwestia bezpieczeństwa oczywiście w dzisiejszych czasach będzie postrzegana dużo inaczej. Kiedyś poświęcić życie kilkuset niewolników nie było wielkim problemem. Niemniej jednak z drugiej strony obecnie nie tylko nie mamy niewolników, ale także możemy ich bezpiecznie zastąpić. Coraz więcej mówi się o tak zwanych robonautach, czyli coraz więcej funkcji będą w stanie pełnić roboty. I kiedy tylko będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwo ludziom lub zastąpić ich przez roboty i kiedy tylko wymiana handlowa będzie opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia, kiedy przekroczy dochód koszty zarówno ekonomiczne, jak i społeczne, wówczas w mojej opinii handel międzyplanetarny będzie miał miejsce. Niemniej jednak już patrząc typowo na historię handlu, może on nieść ze sobą negatywne konsekwencje dla środowiska naturalnego. I to wielokrotnie widzieliśmy. Nie tylko
nie tylko obecnie, jak dużym wyzwaniem jest eksploatacja krajów mniej rozwiniętych, lecz także w dobie wielkich odkryć geograficznych, kiedy odkrywcy nieśli ze sobą spustoszenie dla całych habitatów, czy to Afryki Ameryki Północnej, czy Południowej. Co w długim okresie? Początkowo najprawdopodobniej wymiana handlowa będzie miała charakter podobny do wymiany Rosji czy krajów OPEC, czyli gdzieś będzie znajdowała się kopalnia, która będzie w całości eksportowała dobra, które będzie wydobywała. I w ramach wymiany będzie pozyskiwała dobra, które są konieczne, pozostałe dobra. Czyli to będzie raczej jedno dobro wymieniane na wszystkie dobra pozostałe do życia. Wiem, że w przypadku Rosji upraszczam, niemniej jednak tam faktycznie surowce naturalne odgrywają fundamentalną rolę, tak samo jak w przypadku Arabii Saudyjskiej. Co jest warte podkreślenia, wymiana handlowa musi być korzystna dla obu partnerów handlowych i to już wiemy od początku współczesnej ekonomii. Niemniej jednak prowadzić to będzie do tego, że bogacić się będą nie tylko kolonizatorzy, czyli ziemianie, lecz także ich partnerzy handlowi. Z kimkolwiek będziemy handlować, dla nich również ten handel musi być korzystny. Można zatem spodziewać się, że kolonie także będą bogacić się na handlu międzyplanetarnym. Co więcej, uważam, że w długim okresie ta wymiana handlowa będzie zgodna z koncepcją grawitacji wymiany handlowej, więc nadal będzie miało znaczenie ten dystans oraz wielkość tych kolonii. Co więcej, uważam, że właśnie ta ekspansja handlu międzynarodowego może być kolejnym katalizatorem i do ekspansji kosmicznej, dalszej ekspansji kosmicznej i do ogólnego wzrostu dobrobytu na Ziemi. Już prawie na sam koniec, jakie mamy alternatywy? Co jeżeli zaniedbamy handel planetarny? Czy odcięcie się od dalszych, od nowych źródeł handlu może nieść ze sobą jakieś negatywne konsekwencje? Historia pokazuje, że tak. W latach 1405-1433 Chiny posiadały najprawdopodobniej największą flotę oceaniczną w ówczesnej historii i rozwijały się przy tym bardzo dynamicznie, prowadząc handel z różnymi krajami w obszarze całego Oceanu Indyjskiego. Z uwagi na zawirowania polityczne 100 lat później rozwiązano całą flotę oceaniczną, wprowadzono zakaz produkcji łodzi, które mogłyby pokonać ocean, a kolejne 200 lat później, co było związane z dojściem do władzy plemion mandżurskich, zamknięto porty dla cudzoziemców całkowicie, oprócz jednego portu w Kantonie. No i teraz rezygnacja z wymiany handlowej doprowadziła de facto do marginalizacji Chin na scenie międzynarodowej na kilkaset lat. Oczywiście znów proces ten jest dużo bardziej złożony niż tylko to, że przestajemy handlować, więc jesteśmy marginalizowani. Nie. Natomiast co staram się wykazać, to, że rezygnując z wymiany międzynarodowej, możemy nie tylko nie zyskać korzyści, których spodziewamy się z handlu, lecz dodatkowo mogą, tak jak w przypadku Chin, pojawić się pewne straty, których wcześniej w ogóle nie przewidywaliśmy. Na sam koniec kilka potencjalnych problemów, które w mojej opinii faktycznie stoją przed naszą cywilizacją, zanim ten handel międzyplanetarny będzie miał miejsce, na co warto zwrócić uwagę. No więc w pierwszej kolejności potrzeba odpowiedniej technologii. No, oczywiste jest to, że tej technologii jeszcze nie posiadamy, więc dopóki nie będziemy posiadali, ten handel międzyplanetarny nie będzie miał miejsca. Warto zwrócić uwagę z perspektywy historycznej na potencjalne konflikty między koloniami, między poszczególnymi koloniami. Historia gospodarcza pokazuje, że faktycznie może być to ogromny problem, szczególnie w momencie, w którym któraś z kolonii ogłosiłaby niepodległość. Wówczas z perspektywy handlu międzynarodowego, z ujęcia historycznego wiemy, że spadają obroty handlowe nie tylko
z ich kolonizatorem, lecz także z pozostałymi koloniami, co mogłoby być opłakane w skutkach dla niektórych kolonii. Potencjalne konflikty na Ziemi. To jest bardzo ciekawa koncepcja, na którą zwraca uwagę Hickman jako konsekwencję handlu międzyplanetarnego. Zwraca uwagę na to, że kolonizacja kosmosu może doprowadzić do pojawienia się pewnych nowych idei, a nowe idee nie zawsze prowadzą, nie zawsze da się kontrolować, nie zawsze prowadzą do oczekiwanych skutków. Przykładem może być pojawienie się komunizmu czy druku. Komunizm doprowadził do rewolucji w Rosji. Pojawienie się druku doprowadziło do rewolucji Marcina Lutera. W związku z tym postęp technologiczny i kolonizacja kosmosu również może doprowadzić do pojawienia się destrukcyjnych idei na Ziemi. Nie da się tego wykluczyć. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to pogłębianie się dysproporcji dochodowych na Ziemi. Jeżeli zaczniemy korzystać z surowców dostępnych poza Ziemią, no ktoś musi na tym stracić. Najprawdopodobniej stracą osoby, które pozyskiwały te surowce na Ziemi. Jeżeli zaczniemy pozyskiwać rudy jakichś metali z asteroid, wówczas można oczekiwać, że huty tych metali w krajach rozwijających się zostaną zamknięte. Wówczas kraje, które będą mogły pozwolić sobie na penetrację zasobów kosmicznych, będą się bogacić, z kolei państwa biedniejsze będą będą miały problem, żeby utrzymać już nie handel międzyplanetarny, a po prostu handel międzynarodowy w zakresie tych dóbr, w których produkcji się specjalizowały. No i ostatni punkt z pewnym znakiem zapytania z mojej strony to transmisja chorób. Coś, o czym wiemy nie tylko z ostatnich 2 lat, ale także z perspektywy całej historii ekonomii, to, że handel międzynarodowy, handel pomiędzy dużymi dystansami prowadzi do transmisji wszystkich epidemii. Nie jestem specjalistą, w związku z czym tutaj nie chciałbym zbyt dużo się rozwodzić, natomiast istnieje możliwość, że faktycznie będzie to ogromne wyzwanie, szczególnie jeżeli te kolonie będą niewielkie i dotrze tam jakaś choroba. Może to również doprowadzić do tragedii. Tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania odnośnie do literatury lub nie chcą Państwo zadawać tych pytań, teraz ja zachęcam do wysyłania ich mailem. Bardzo chętnie Państwu odpowiem i oddaję Tobie, Czarku, głos. Tak, świetny wykład, Kubo, naprawdę. Bardzo interesująca tematyka. Również zapraszam do zadawania pytań. Proszę o pisanie ich na czacie, na Facebooku. I ja je po prostu odczytam tutaj. Dlatego też, żeby nie istnieć takiej milczącej pustce kosmosu, po prostu mam też wypisane swoje kwestie, które chciałem z tym poruszyć. Zasadniczo skończyłeś na chorobach, ale właśnie jednym z celów kolonizacji kosmosu jest uniknięcie tego, żeby ludzkość jako gatunek przetrwała w ogóle w całym istnieniu. Mhm. Właśnie na wypadek, gdybyśmy mieli kolonie na innych planetach, już nawet w Układzie Słonecznym, no to na wypadek, gdyby pojawił się nowy koronawirus, który nie jest wcale, którego śmiertelność sięga 90% na przykład, no to wtedy mamy szansę, że ludzkość przetrwa. O, pojawiają się pierwsze pytania. I jakie są potencjalne ryzyka buntu kolonii na przykład na Marsie, wynikających z opodatkowania, tak jak kolonie brytyjskie się zbuntowały w Ameryce? No właśnie, historia pokazuje, że wszystko tak naprawdę zależy od tego, na ile samodzielne będą mogły być kolonie na Marsie, bo jeżeli kolonie na Marsie w początkowym etapie rozwoju będą produkowały wyłącznie jedno czy dwa podstawowe dobra, będą wydobywały jakiś surowiec z Marsa, nie wiem, wymyślam w tym momencie, no to wówczas największy fundamentalny problem będzie miała sama ta kolonia, na ile będzie
w stanie poradzić sobie z brakiem dostaw z Ziemi. Jeżeli jednak wybuchnie bunt, który doprowadziłby do uniezależnienia się takiej kolonii, no to wówczas z punktu widzenia handlu planetarnego faktycznie historia pokazuje przede wszystkim, że nastąpi załamanie handlu pomiędzy zarówno tymi poszczególnymi ośrodkami, jak i między tą kolonią a pozostałymi koloniami, jeżeli będzie taka sytuacja. Na ten temat bardzo dużo pisze Keith Head z University of British Columbia. W 2012 roku pisał właśnie, w jaki sposób połączenia pomiędzy koloniami niepodległości wpływały na handel międzynarodowy. Ja także dodam od siebie, z takiej perspektywy astropolityki bezpieczeństwa wojskowej, to także należy patrzeć, kto, no właśnie, niezależność kolonii, niezależność nie tylko polityczna, ale także od surowców. A natomiast z perspektywy wojskowej, to jeszcze marsjańską niepodległość można przeżyć, ale nie niepodległość narodu księżycowego na Ziemi byśmy się z tym, jako Ziemianie, nigdy byśmy na to nie pozwolili, ponieważ mielibyśmy kogoś, kto nad naszymi głowami rządzi całym naszym życiem. Pojawiają się kolejne pytania. Czy dostępny będzie spis literatury z wykładu? Pewnie, nie ma problemu. Okej. I kolejne. Czy istnieje ryzyko, że w wyniku dużego zużycia wody to Ziemia zostanie uzależniona od dostarczenia na przykład wody z innych ciał niebieskich? To jest dobre pytanie, ale nie mam pojęcia. To jest, myślę, pytanie do kogoś, kto troszkę bardziej się zna na geografii. Więc ciężko mi się od tego ustosunkować. No, w ten sposób zasadniczo historia wymiany handlowej pokazuje, że jeżeli produkcja danych dóbr zanika w określonym regionie, to następnie zostaje ona dostarczana za pomocą handlu międzynarodowego, więc nic nie stoi na przeszkodzie. Natomiast na ile prawdopodobny jest taki scenariusz, ciężko mi powiedzieć. To też możemy na to zwrócić uwagę ze względu na to, że technologie odsalania wody są w ciągłym rozwoju i ogranicza nas dostęp do wysokich technologii, czy na przykład do pierwiastków ziem rzadkich w takich technologiach, ale także energetyka, więc wraz z postępem technologii energetycznych moglibyśmy po prostu pokonywać takie problemy. Kolejne pytania, naprawdę jest ich bardzo dużo, cieszę się z tego powodu. Jak potencjalne odkrycie nowych źródeł zasobów naturalnych w kosmosie, które mogą być z czasem tańsze od ziemskich, może wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy naszej cywilizacji? Teraz na przykład cena ropy na rynkach światowych może determinować koszty usług w gospodarce, a tym samym stan koniunktury. Dobra, więc jeżeli te surowce naturalne będą łatwo dostępne, no to wówczas w mojej opinii, jeżeli będziemy posiadali odpowiednią technologię i jeżeli będziemy w stanie te surowce pozyskiwać, to bez wątpienia historia pokazuje, że zaczniemy to robić jak się tylko szybko się da. I w jaki sposób to może wpłynąć? W mojej opinii może wpłynąć w ogromny sposób, ponieważ dążenie do pozyskiwania zasobów naturalnych od zawsze jest punktem zapalnym wielu rządów. Może to być pewien katalizator, który doprowadzi do tego, że już nie tylko 5-6 krajów na świecie zacznie tych surowców poszukiwać, ale że nawet Słowacja będzie miała swój program kosmiczny poszukujący surowców w kosmosie. To więc faktycznie, w mojej ocenie, może to mieć fundamentalne znaczenie dla rozwoju naszej cywilizacji.
z takich mniejszych krajów, to wydaje mi się, że Wielkie Księstwo Luksemburg i Zjednoczone Emiraty Arabskie rozwijają technologię przemysłu górnictwa kosmicznego. O i właśnie, jeżeli pozostajemy wciąż w tematyce surowców. Czy są jakieś surowce, które będzie się opłacało dostarczać z kosmosu na Ziemię? Lub czy to ja powtarzam pytanie? Nie, ja nie powtarzam pytania. Czy są jakieś surowce, które będzie się opłacało dostarczać z kosmosu na Ziemię? Lub jakie towary z kolonii będą miały wystarczającą wartość, aby opłacało się je dostarczać na Ziemię? W kwestii surowców bardzo polecam tą książkę z 2018 roku Deep Space Commodities. Obliczono, jakie potencjalne korzyści gospodarcze mogłaby nieść pojedyncza asteroida i wyliczono, że surowce jednej z nich, robił to ktoś z MIT, trzykrotnie przekraczają wartość wszystkich pieniędzy, które są obecnie w obiegu. Więc jeżeli tylko będzie to opłacalne i będziemy mogli to robić, to powtarzam, będziemy to robić bez wątpienia. Teraz pytanie od Andrzeja Florka. Z perspektywy prawnej, czy handel międzyplanetarny jest możliwy bez wcześniejszego bądź na bieżąco uregulowania zasad takiego handlu? Czy w takiej sytuacji należałoby oczekiwać aktywności na przykład organizacji wyspecjalizowanych ONZ bądź na przykład WTO? Doskonały artykuł na ten temat pisze pan, jeżeli nie przekręcę imienia, nazywa się Kamil Muzyka. On jest pracownikiem Polskiej Akademii Nauki, zajmuje się właśnie prawnymi uwarunkowaniami, kto powinien komu, czy powinno być licencjonowanie wydobywania surowców w kosmosie, kto powinien się tym zajmować, czy to powinny poszczególne państwa firmom prywatnym wydzielać, czy to ONZ powinien się tym zajmować. Ja powiem szczerze, że ciężko mi się do tego odnieść, bo nie jestem prawnikiem. Może ty, Czarku, chciałbyś zabrać głos? Z perspektywy prawnej, to w zależności od tego, zasadniczo handel międzynarodowy jest uregulowany tym, kto ten handel w największy sposób zabezpiecza. Obecnie trwa spór systemowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. I tak samo przyszły handel międzynarodowy, a przede wszystkim program Artemis, który ma służyć, to jest nowy program ekspansji Stanów Zjednoczonych i przyjaciół Stanów Zjednoczonych w kierunku Księżyca i kosmosu, zabezpiecza to porozumienie Artemis Accords, które właśnie zrzesza wiele państw, które zgadzają się na to, a samo porozumienie zabezpieczać mają siły kosmiczne Stanów Zjednoczonych. Tak więc zasadniczo handel międzyplanetarny będzie możliwy, ale w zależności od tego, kto będzie, no jeżeli będziemy chcieli handlować z Ziemią, no to wtedy ewentualnie ten, kto dopuści taki towar na Ziemię, tak jak było to przy wielu przypadkach blokad morskich, tak teraz może być z perspektywy takiej, że z Księżycem handlować nie będą mogły państwa nieprzyjazne Stanom Zjednoczonym na przykład. Stąd też właśnie ten silny program kosmiczny Chin, zdaje się jeden z większych i na pewno najbardziej widowiskowy w ostatnich miesiącach, co jest właśnie dosyć takim przewrotem historii, a raczej wyciągnięciem lekcji z historii, bo jak sam Kubo wskazałeś, Chiny miały szansę pierwsze skolonizować Ameryki, jeszcze 100 lat przed Kolumbem, tak jak w historii właśnie największej floty, ale poddały to, mimo że miały największą gospodarkę do czasu rewolucji przemysłowej, to były napędem gospodarczym świata, który skomunikowany do końca nie był. No i w wyniku rewolucji przemysłowej, w wyniku tego, że zaniedbały postęp technologiczny i ekspansję terytorialną, kolonizatorską, przegrały wyścig w historii i po tych 200 latach upokorzenia wracają na dawne miejsce i prowadzą intensywny program kosmiczny z kolonizacją przede wszystkim Marsa. Ale także trzeba pamiętać, że oni to robią z obawy przed Indiami. Tak więc raczej nie należy się spodziewać interwencji ONZ czy WTO, tylko po prostu dalszego pogłębiania tego, które państwo będzie miało większą siłę przebicia. W przenośni dosłownie.
jakby ciekawostkę, którą mogę tutaj sprzedać z punktu widzenia znowu historii gospodarczej, to linia, która część Ameryki Południowej zostanie oddana Portugalczykom, a która zostanie oddana Hiszpanom, została wyznaczona przez papieża. Może to jest jakaś droga. Mhm. Też właśnie z takich powodów, dla których warto się tym zająć, to jest, wspomniałeś o Grecji, starożytnej Grecji, starożytnych państwach i miastach heleńskich, co jest zasadniczo świetnym przykładem, ponieważ Grecy, jak wskazałeś, musiały zacząć importować towary. A skąd importowały? Z kolonii. Na basenie Morza Śródziemnego i wysyłały statki kolonizacyjne i kolonizowały tereny, które były zasadniczo, te kolonie stawały się coraz częściej niepodległe. Tak, i z tego też powodu wynikały wojny. Wojny peloponeskie, które wynikły przez to, że zaczęli zajmować swoje szlaki handlowe i nie mogli więcej do swoich kolonii docierać. Jeżeli się nie mylę, Ateny w stronę Sycylii albo Sparta w stronę Sycylii, a Ateny w stronę Morza Czarnego. Sama wojna peloponeska to była właśnie w wyniku tego, że Ateny zbudowały niezależne do Sparty związek polityczny państw i miast i jakby rozpychały się za bardzo w świecie heleńskim, mówiąc, że to oni teraz będą rządzić. No a Spartanie z racji tego, że byli dumni i uważali się za najpotężniejszą siłą militarną, powiedzieli, że no to teraz pokażemy wam. O, pojawiło się kolejne pytanie. Czy uczciwy handel pomiędzy kolonią a planetą matką jest w ogóle możliwy w perspektywie tego, iż przykładowo Ziemia miałaby olbrzymią przewagę militarną na orbicie, a kolonia nie posiadałaby żadnych substancji rzadkich, które są dla Ziemi niezbędne do egzystencji? Metale, owszem, może mogłyby być tańsze, jeżeli pochodzą z kosmosu, ale nie są one dla Ziemi niezbędne. Ziemia mogłaby w każdej chwili spacyfikować taką kolonię poprzez zawieszenie z nią handlu dobrami niezbędnymi do przeżycia kolonistów, nawet bez uciekania się do przewagi militarnej. Czy historia zna taki przypadek? To jest bardzo fajne pytanie. Myślę, że w perspektywie kosmicznej w najbliższym czasie to nie będzie problem, ponieważ póki co, patrząc na to, kto zostaje kosmonautą, za każdym razem są to oficerowie danej armii, więc wówczas problem nie istniałby w mojej ocenie. Natomiast czy rzeczywiście w długim okresie problem może się pojawić? Pewnie, że może się pojawić. Przykłady pacyfikacji dotyczą de facto wszystkich kolonizatorów europejskich, zarówno w Afryce, jak i w Ameryce Północnej, kiedy nieposłuszeństwo lub brak pełnej spójności z koncepcją kolonizatora karano rzeziami de facto kilka tysięcy ludzi. Natomiast z drugiej strony cały czas chciałbym podkreślić to, że na etapie początkowym każdej wymiany handlowej pomiędzy różnymi krajami, pomiędzy różnymi cywilizacjami, mimo wszystko starano się być względem siebie jakby bardzo życzliwymi i bardzo często obdarowywano się wręcz prezentami czy lokalnego administratora, czy króla. Więc oczywiście, że wystąpienie, pojawienie się takiego kłopotu, takiego problemu może mieć miejsce i historia zna takie przypadki, natomiast miejmy nadzieję, że nie będzie to obecne w najbliższych czasach i nagminne. Sama skala zarządzania takimi wczesnymi koloniami będzie mocno przypominać bazy wojskowe i właśnie takie odgórne zarządzanie, gdyż będą to po prostu misje badawcze. Więc na razie chyba, że prywatne misje, tak jak właśnie Elona Muska, będą bardziej niezależne, to na razie nie musimy się takich rzeczy obawiać. Tak i nie, bo nawet Elon Musk ostatnio chyba powiedział, że jego nie będzie interesowało prawo ziemskie, ponieważ prawo ziemskie obowiązuje na Ziemi, prawda? Więc faktycznie tutaj z takim nastawieniem można spodziewać się kłopotów. Tak, tylko też nie zapominajmy, że właśnie
to, co już wspominałem, niezależność kolonii Ilona Muska będzie to o tyle niezależna, o ile jego dostawy surowców i technologii na Ziemi. A no właśnie, jakby nie patrzeć, to jego przedsiębiorstwo SpaceX ma siedzibę w państwie, które powołało i mocno się zainteresowało bezpieczeństwem kosmicznym, więc także może to być tak, że jeżeli on cokolwiek, nie jako aktor państwowy, tylko prywatny, powie, że podlega, jest na Ziemi i powie, że jednak Mars jest niezależny, na Ziemi ziemskie, na Marsie marsjańskie, to może ktoś mu przypomnieć, że co prawda oczywiście może mieszkać na Marsie, natomiast większość jego aktywów jest na Ziemi. Pewnie. Tarcia będą na pewno. Dokładnie. Czy skala nierówności ekonomicznych i 1% najbogatszych ludzi na Ziemi posiada około 40% całego majątku ludzkości nie jest wystarczającą przesłanką do zakazania handlu międzyplanetarnego? To znaczy, to jest już pytanie troszkę bardziej, moim zdaniem, o etykę niż o samą ekonomię. Okay? Ponieważ czy to, że 1% posiada 40% zasobów całego świata, ma konsekwencje takie, że ta pozostała część świata ma się gorzej z tego powodu, czy lepiej? Jeżeli ten 1% przyczynia się do tego, że pozostała część ich dobrobyt również wzrasta, no to wtedy nie musimy postrzegać tego jako problem. Hipotetycznie czysto, ok? Czyli jeżeli 1% się bogaci, ale cała reszta też się bogaci, no to nie będzie aż tak duży problem, prawda? Problem pojawi się wtedy, kiedy 1% się bogaci, a cała reszta niekoniecznie. Co widzimy na świecie? Polecam serdecznie książkę Factfulness Roslinga. On pokazuje, że tak naprawdę nasze postrzeganie biedy na świecie jest przestarzałe o około 50 lat. Ponieważ de facto to, co udało się zrobić państwom bogatym, to wyciągnąć z biedy ogromną rzeszę ludzi z krajów najbiedniejszych. Obecnie do szczepionek w Afryce, dzięki najbogatszym osobom na świecie, między innymi między programowi szczepienia Billa Gatesa, który zdecydowanie do tego 1% się przyczynia, ma dostęp 80% ludzkości. No więc teraz oczywiście jest to kwestia czysto etyczna. Czy działania tego 1% będą wpływały na korzyść, czy na niekorzyść pozostałej części społeczeństwa? Ja przyznaję się, mówiłem o tym, że doprowadzi to do polaryzacji i pewne grupy społeczne bez wątpienia będą tracić. Tylko pytanie pozostaje takie, czy w związku z ich stratą, jak zachowywać się będą pozostałe części społeczeństwa równie rozwarstwionego? Być może jakaś duża część na tym zyska. No, to pozostaje nadal również w sferze domysłów. Natomiast czy jest to przesłanka ku temu, żeby zakazać handel międzyplanetarny? Moim zdaniem nie. Ponieważ historia handlu pokazuje, że właśnie handel przyczynia się do wzrostu dobrobytu. Długookresowe badania na przestrzeni ostatnich kilkuset lat pokazują, że właśnie handel międzynarodowy przyczynia się do wzrostu gospodarczego, czyli de facto do tego, żeby ludzie na całym świecie byli bogaci. I pewnie, że niektórzy będą trochę bogaci, niektórzy będą dużo biedniejsi, niemniej jednak patrząc na pewne wypadkowe, nie na jednostki, a na całe społeczeństwa, im handel międzynarodowy pomaga. Dokładnie. No, także nie zapominajmy o tym, że w wyniku rewolucji przemysłowych osoby, które były zatrudnione w poprzednich w sektorach przemysłowych, które w wyniku rewolucji przestały funkcjonować, to te osoby znalazły zatrudnienie także w nowszych nowoczesnych przemysłach a ogólny dobrobyt społeczeństwa się podniósł, więc także nie ma co niszczyć maszyn, gdyż jeżeli
jest coś rozważnie prowadzone, to nie ma problemu. To się wiąże tak naprawdę z czymś, co się nazywa w ekonomii efektem selekcji. Z tym, że zawsze coś lepszego będzie wypierało coś gorszego. No i teraz pytanie, czy należy utrzymywać obszary, które są nierentowne czy nieopłacalne, dlatego żeby je utrzymywać, dlatego żeby były, czy bardziej postarać się zapewnić tym w jakiś sposób nierentownym, osobom zatrudnionym w nierentownych przedsiębiorstwach, sektorach, możliwość przekwalifikowania na przykład. Okay. Pytanie do prowadzącego, czyli do mnie. Obecny nabór astronautów rozpoczęty przez ESA wskazuje na odejście od mechanizmu tylko wojskowi w kosmosie. A, czyli jednak do ciebie, Kubo. Sama problematyka w handlu kosmicznego wymaga zaś dalszego zwiększenia sektora prywatnego w kosmosie. Tym samym powstaje pytanie, jak ekonomicznie kolonie będą w stanie oddziaływać na planetę matkę, minimalizując jednocześnie ryzyko pełnej pacyfikacji poprzez zagłodzenie. Znaczy, jedyną opcją w takim układzie jest pewne uniezależnienie się z punktu widzenia możliwości produkcji dóbr koniecznych do życia. Na początku historia handlu pokazuje, że to nie jest możliwe. Na początku musi trochę czasu minąć, przez jakiś czas te kolonie będą produkowały wyłącznie dobra, które będą tam dostępne. Tak jak każda cywilizacja pojawiająca się na naszej ziemi, początkowo to byli zbieracze i łowcy, potem dopiero osiadali, byli w stanie uprawiać rolę, potem dzięki temu mogli zajmować się kolejnymi sektorami. Pewnie też tak będzie w kosmosie, że będziemy w stanie na początku pozyskiwać pojedyncze dobra z naszych nowych habitatów. Jeżeli na pewnym etapie okaże się, że możemy pozyskiwać dobra, które są nam potrzebne do życia i już nie musimy ich importować, no wówczas będzie to prowadziło do większego uniezależnienia. Tak samo jeżeli zacznie występować handel pomiędzy różnymi koloniami niezależnie od ziemi, również będzie to prowadziło do większej niezależności. Tak, pewna dywersyfikacja partnerów handlowych. Kolejne pytanie od Roberta. A co takiego jest w kosmosie, a nie ma tego na Ziemi? Zabawnie Kuba Szlachetko odpisał, że raczej czego w nim nie ma, to człowieka. Co jest w kosmosie, czego nie ma na Ziemi? To jest dobre pytanie. Natomiast w mojej opinii jest to kwestia w dużej mierze ambicji. Co może być w kosmosie? Może być bezpieczeństwo, które w pewnym momencie może się okazać, że nie będzie go u nas na Ziemi. Więc może właściwszym pytaniem jest, co jest w kosmosie, a co w kosmosie może być? Ponieważ w kosmosie może być nasz nowy dom, w kosmosie mogą być nowe skarby, które sprowadzimy na Ziemię, ale też w kosmosie może być to dobrobyt, do którego będziemy w stanie doprowadzić na Ziemi. To tak filozoficznie myślę bardziej. Tak, tak. Też właśnie z tej perspektywy, to co tutaj mówiliśmy, tej niepewności, że ktoś zajmie nasze miejsce, no to także czasem nie ma wyjścia i nawet jak nie chcemy, musimy tam iść, jeżeli chcemy się czuć bezpieczni w swoim domu. Także właśnie. Lista moich kwestii, które chciałem poruszyć, to właśnie to wciąż obraca się wokół tematyki surowcowej, ze względu na to, że jakby chyba to także będzie jeden z takich ważniejszych kwestii kolonizacyjnych, że będziemy chcieli pozyskiwać surowce dla nas na Ziemi. No to kwestia, którą poruszyłeś na wykładzie, to jest transport, koszt transportu, a także
Jedwab. W kontekście takim, że cena przy wyniku transportu rosła stukrotnie. No to ja mam takie też uwagi, że po pierwsze jedwab to jest towar, za który byliśmy w stanie i dzisiaj za dobry jedwab jesteśmy naprawdę w stanie dużo zapłacić ze względu na to, że po prostu jest to takie drobno, dobro, które po prostu jesteśmy w stanie się pogodzić z tym, z ceną, a także powinniśmy uwzględnić koszt transportu, nawet jeżeli byłby bardzo drogi w kosmosie, to pytanie, czy dany surowiec, na przykład platyna, nie byłaby droższa na Ziemi? Nawet, czy nawet po prostu, jeżeli byśmy spojrzeli na cenę takie dzisiaj, a w przyszłości jest strasznie drogie, ale to pytanie, czy właśnie cena na Ziemi nie będzie taka wysoka? Tutaj moim zdaniem odpowiedź jest naprawdę prosta, ponieważ ta cała historia handlu międzynarodowego, którą staram się zgłębić, pokazuje jedną podstawową rzecz, że jeżeli coś się będzie opłacało, to będzie sprzedawane i kupowane. I tutaj pozostałe kwestie naprawdę zostają w tyle. Oczywiście w pewnym stopniu pozostają inne kwestie, takie właśnie jak bezpieczeństwo i tak dalej. Niemniej jednak, jeżeli będziemy w stanie pozyskać te zasoby z kosmosu, a przekonany jestem, że jeżeli podejmiemy się tego, to już będzie dokładnie obliczone, czy nam to się opłaca, czy nie, no to w momencie, w którym stanie się to opłacalne, od razu będziemy to eksploatowali. Bo ponieważ to takie założenie, gdybyśmy przyjęli odnosząc to do Ziemi, czy jeżeli znaleźlibyśmy źródło ogromne ropy naftowej, ale daleko stąd, to czy byśmy podjęli się wydobycia? No jeżeli byłoby to opłacalne, to byśmy to wydobywali bez problemu. I myślę, że w odniesieniu do kosmosu będzie odpowiedź dokładnie taka sama. Jeżeli komuś się to będzie opłacało, nikt nie będzie zwlekał. Obecnie chyba taki kryzys przeżywa Federacja Rosyjska, w której ceny ropy są tak niskie, że a także przyszła rewolucja energetyczna, że użycie surowców naturalnych będzie malało, surowców energetycznych naturalnych będzie malało, no to po prostu nie opłaca się remontować starych linii przesyłowych i gazociągów, ropociągów z Syberii i Arktyki. Pewnie, ale to naturalna kolej rzeczy. Inne surowce, ostatnio nie powtórzę który, ale jeden z surowców wykorzystywany do baterii do samochodów elektrycznych, jego cena wzrosła 5000 razy w przeciągu bodaj 3 lat, więc naturalna kolej rzeczy. Jedno traci, drugie zyskuje. Pytanie do pana Jakuba. Czy to nie jest tak, że główną barierą rozwoju handlu kosmicznego jest brak powszechnego dostępu do transportu? To znaczy umasowienie środków transportu surowców, produktów i ludzi przyspieszy rozwój tego procesu? I co z usługami? Usługi mogą być świadczone bez transportu. Jak to wpływa na rozwój handlu międzyplanetarnego? I właśnie to jest ta koncepcja Hickmana. On zwraca uwagę na to, że w przypadku handlu usługami on będzie praktycznie nieograniczony. I już teraz nawet posiadając internet, nie mamy kompletnie żadnego problemu z tym, żeby dane dobro, daną usługę kupić, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to będzie z Księżyca, czy nawet z Marsa. Okay? No, z Marsa 11 minut dłużej będzie się buforował dla nas odcinek. Niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby daną usługę kupować, czy to na terenie naszego kraju, na terenie naszej planety, czy na terenie całego świata. Więc ta kwestia usługowa będzie nie pojawiają się w literaturze. Może nie znalazłem żadne zastrzeżenia, żeby ten handel usługami miał jakiś problem. No oczywiście muszą być to usługi, które da się przetransportować, bo usługą też jest obcięcie włosów, prawda? No to z usługą obcięcia włosów zakładam, że może być problem. Natomiast no, z takimi usługami właśnie jak kupienie piosenki na iTunesie, czy dostęp do ulubionego serialu, moim zdaniem już teraz nie ma z tym żadnego problemu. Wiem, że na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ostatnio Rosjanie puścili techno, więc skoro tam już nie ma problemu z dostępem do muzyki, to nie przewiduję, żeby były większe problemy na jeszcze większe odległości. Jeżeli chodzi o... Mógłbyś przypomnieć, proszę, Czarku, pierwszą część pytania? Już się robi.
Czy to nie jest tak, że główną barierą rozwoju handlu kosmicznego jest brak powszechnego dostępu do transportu? To znaczy umasowienie środków transportu surowców, produktów i ludzi przyspieszy rozwój tego procesu. No pewnie, to jest ten dostęp do z jednej strony przede wszystkim tej technologii. Nie? Jeżeli będziemy mieli z jednej strony dostęp, nawet niekoniecznie do ludzi, jeżeli będą to w stanie robić za nas roboty, to będą to robić za nas roboty. Jeżeli będzie ten dostęp do surowców dużo prostszy pod kątem technologicznym, pod kątem bezpieczeństwa, no to bez wątpienia od razu ten handel międzyplanetarny będzie dużo bardziej dostępny, a dzięki temu, że będzie dostępny, to będzie dużo szerzej eksploatowany. To właśnie automatyzacja może zaspokoić, obniżyć koszty transportu, a także może zapewnić bezpieczeństwo. Natomiast automatyzacja w transporcie jak najbardziej, ale w przeciwieństwie do tego, co z perspektywy wojskowej, to w takiej deep space warfare to raczej nie będzie automatyzacji ze względu właśnie na podjęcie tej decyzji w czasie. No bo jeżeli mielibyśmy czekać godzinę na opis sytuacji i wysłać jeszcze sygnał godzina, a potem odzyskać informacje o tym, jakie były dane, jaki był wynik starcia czy jakiegoś działania, no to jest kompletnie nie nadaje się do całej sytuacji. I właśnie w misjach wojskowych, jeżeli będą gdzieś operować dalej w zasięgu kilku minut od ziemi, to będą prowadzić je ludzie, ze względu na to, żeby to oni podejmowali decyzje. Natomiast sam handel, wydaje mi się, że będzie właśnie jednym z takich czynników. Będzie automatyzacja handlu i takiego transportu, ze względu na to, że robotowi nie trzeba płacić, robotowi nie trzeba zapewniać ćwiczeń, robotowi nie trzeba zapewniać jedzenia, wody, czy bezpieczeństwa przed promieniowaniem. I właśnie promieniowanie to jest jedna z kwestii, które wspominałeś. Mówiłeś, woda może osłaniać przed promieniowaniem. To jest tak, właśnie. Pytałem, ale to błagam, nie pytaj mnie o nic więcej. Nie, ja chciałem właśnie przejść dalej, bo to jest akurat prawda, tak. Konstrukcja statków ma być taka, że ma być po prostu promieniowanie kosmiczne, sama podróż na Marsa może zwiększyć szansę zachorowania na nowotwór o 1%, co jest wysoką szansą. Natomiast właśnie ułożenie odpowiednie wody i jedzenia na statku może zabezpieczać przed tym. Jeszcze problem są wiatry kosmiczne, które jeżeli zawieją i po prostu promieniowanie, przepraszam, wiatry słoneczne, jeżeli słońce, wiatry słoneczne, promieniowanie słoneczne, statek znajdzie się w jego zasięgu, no to nie będzie osłonięty specjalnie, no to astronauci poniosą nagłą śmierć. I właśnie to jest jedna z kwestii, które nam się wszystkim wydaje, że o, puścimy rakietę i poleci po prostu w danym punkcie, no właśnie. Co jest z perspektywy mojej wojskowej, a twojej optymalizacji handlu będzie świetne, to trasy handlowe, bo po prostu będą wytyczone, będą musiały istnieć zgodnie z właśnie, jak mówiłeś, o grawitacji. To także trzeba będzie uwzględniać promieniowanie kosmiczne, promieniowanie słoneczne, mikrometeoryty. Pewnie, ale wydaje mi się, że już to robimy, prawda? Wysyłając łaziki w kosmos, sonda, która została Cassini, jeżeli się nie mylę, wysłana na Saturna, niesamowicie precyzyjnie musiała być skierowana, ponieważ w pewnym jej etapie pomiędzy planetą a jej pierścieniami musiała na przestrzeni zaledwie kilku kilometrów dokładnie i precyzyjnie w określonym czasie wlecieć i daliśmy radę to zrobić jako ludzkość, znaczy zrobili to ludzie z NASA i ESA, natomiast myślę, że tak, masz rację, ale jestem przekonany, że z tym też nie będzie większego problemu. Aha. Ja tego nie policzę, ale oni na pewno. No właśnie, bo to jest taka kwestia, że polecieliśmy na Księżyc mając komputery słabsze niż nasze telefony, a teraz mamy super potężne komputery, które są w stanie wyliczyć jeszcze większe rzeczy. Jeszcze dokładniejsze obliczenia przeprowadzić. Sam też problem, taką polemikę, że mogę z tą wejść, że sam Saturn, Jowisz wytwarzają silne promieniowanie, więc to także będzie niebezpieczeństwo, ale właśnie z postępem technologii osłonowych to może się skończyć, ale kolejnym problemem jest także prędkość.
ponieważ to, co na przykład sonda Voyager zastosowano w niej, to tak zwana proca grawitacyjna, czyli mamy obiekt masywny i po prostu zamiast wejść na orbitę, to z większą prędkością nadajemy większą prędkość przy wyjściu, po prostu jak wystrzeliwuje sondę. I właśnie kwestia taka, że człowiek by czegoś takiego nie przeżył, bo po prostu ciążenie jest zbyt mocne. I to są właśnie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie pokonać, jeżeli wpadniemy w zbyt silne przyciąganie grawitacyjne. Zbliżamy się do końca samej prezentacji, samego spotkania. Tak więc jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do ich zadawania. Natomiast tak od siebie zapytam, z racji tego, że jestem studentem na Uniwersytecie Gdańskim, to zapytam, czy są planowane jakieś wykłady albo seminaria, proseminaria, czy prowadziłeś jakieś badania z zakresu ekonomii w kosmosie na Uniwersytecie Gdańskim? Nie, nie prowadziłem. Powiem szczerze, że tak naprawdę ten nasz dzisiejszy wykład był w końcu przyczyną dla mnie, żeby się zmusić i troszkę więcej swoją wiedzę poszerzyć o aspekt kosmiczny, ponieważ zawsze to były dla mnie dwa oddzielne twory. Z jednej strony była moja praca, a z drugiej strony było moje hobby, którym jest kosmos. Natomiast uważam, że zdecydowanie fajnie by było zarówno pod kątem czy to prac studentów licencjackich, magisterskich, czy może w przyszłości jakiegoś przedmiotu do wyboru. Zdecydowanie chciałbym dalej ten temat poszerzać. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, zapraszam do kontaktu. Może uda mi się oprócz literatury, którą obiecuję, że dostarczę, może uda mi się coś tam jeszcze Państwu powiedzieć, podpowiedzieć. No i mam nadzieję, może w przyszłości faktycznie coś takiego będzie miało miejsce. Na ten moment, z tego co wiem, na pewno nie ma nic wspólnego z kosmosem na Wydziale Ekonomicznym. Dobrze, bardzo dziękuję Ci za odpowiedź. Pojawiły się dwa pytania. Czy ktoś próbował sprzedać lub kupić planetę, na przykład Saturn? I jednocześnie od tej samej autorki pytanie. Drugie, właściwie jedyną barierą w nabywaniu czegokolwiek jest nasza umiejętność. Stąd czy i kto pracuje nad etyką zachowania się ludzi mających odpowiednie umiejętności oraz etyką sprzedających to coś? No więc, czy ktoś próbował sprzedać Jowisza? Nie znam takich przypadków, ale jestem przekonany, że ktoś już to próbował zrobić. Natomiast był taki moment, kiedy można było kupować ciała niebieskie. Ja pamiętam coś takiego, natomiast było to bardziej jako pamiątka, że ktoś ma jakieś małe ciało niebieskie gdzieś w kosmosie. Nie wiem, nie słyszałem, nie czytałem, żeby ktoś tak na poważnie próbował na przykład wykupić sobie planetę. Jeżeli chodzi o etykę, faktycznie to może być problem. To też z nastaniem średniowiecza w przypadku handlu międzynarodowego okazało się, że faktycznie część plemion, z którymi Europejczycy mieli do czynienia, podchodziło do wymiany czy do pierwszych kontaktów bardzo przyjaźnie, a Europejczycy bardzo nieprzyjaźnie. Więc faktycznie w przypadku handlu międzyplanetarnego umiejętności mediacji, negocjacji będą kluczowe. Czy ktoś się tym zajmuje? Nie wiem. Mieliśmy w XIX wieku było tak, że to chyba się Homestead Act nazywało, że w Stanach Zjednoczonych w ramach akcji kolonizacji Dzikiego Zachodu
Tam było, że jeżeli ktoś przez ileś tam lat uprawia i mieszka na danej ziemi, to potem może ją posiąść we własność. I pojawiają się Prawo właśnie. zasiedzenia. Dokładnie, na tej zasadzie pojawiają się pomysły, czy w ramach właśnie tego porozumienia Artemis Accords wprowadzić czegoś, że przedsiębiorstwa, które działają w państwach pod egidą właśnie Artemis Accords, czyli pod egidą Stanów Zjednoczonych i z namaszczeniem sił kosmicznych Stanów Zjednoczonych, to jeżeli będą przez dany okres czasu eksploatować na przykład jakąś przestrzeń na Księżycu, będą ją organizować i tam będą na przykład prowadzić wydobycie, no to wtedy będą mogły posiąść to na własność po tym czasie. To znaczy, to ja wiem, że to są to jest jedno z takich. Ten pomysł ma miejsce, istnieje zastanowienie się nad tym. Więc może. Tak, jak najbardziej. Ja odnoszę wrażenie, że sam biznes z reguły, ze swojej tak naprawdę definicji, zawsze znajduje jakieś takie rozwiązanie, które jest korzystne dla obu stron. Niemniej jednak w momencie, w którym pojawiają się strony trzecie, strony, szczególnie ze strony publicznej, wówczas mogą się pojawić jakieś komplikacje. Przygoda. Dobrze, zbliżamy się do 21:30. To jest taka umowna granica dzisiejszego spotkania. Tak więc pozwolę sobie już rozpocząć zakończenie. Bardzo dziękujemy Ci, Jakubie, za ten interesujący, arcyciekawy wykład, również za dyskusję, także bardzo żywą, ciekawą, budującą. W końcu istnieje zainteresowanie tym tematyką, a nie jest to temat tabu, jakby się mogło wydawać w Polsce. Tak samo mam nadzieję, że Twoje wysiłki przyniosą efekty i zacznie się częściej prowadzić w gmachu uczelni dyskusje na tematy kosmiczne. Także zapraszam Państwa do wykładów kosmicznych Instytutu Metropolitalnego. Po to właśnie ta seria powstała, żebyśmy rozmawiali o tych tematach. Tak samo cały program Ad Astra, program badań nad astropolityką i prawem kosmicznym nie dotyczy stricte prawa kosmicznego i stricte astropolityki, ale także różnych wszelkich zagadnień prawa w kosmosie i także kwestii gospodarczych, społecznych w kosmosie. Ze względu na to, że jest to bardzo ciekawy temat, bardzo na czasie i bardzo niedoceniony. Dziękuję Ci, Jakubie, jeszcze raz. I dziękuję Państwu za pytania i obecność.